Państwo radni, panowie oficerowie. I tylko pamięć została o tej katyńskiej nocy. Pamięć nie dała się zgładzić, nie chciała ulec przemocy. I woła o sprawiedliwość i prawdę o świecie niesie, prawdę o jeńcu w tysiącach zgładzonych w katyńskim lesie. Dzisiaj, po 79 latach, dalej niesiemy tę pamięć, o której pisze znany lwowski poeta Marian Heman. Jest naszym patriotycznym obowiązkiem przypominać o tragedii, która miała miejsce w kwietniu i maju 1940 roku w Katyniu, gdzie NKWD na wyraźny rozkaz Stalina dokonało mordu na polskich oficerach Wojska Polskiego. Bez sądu, wyroku, z pogwałceniem wszelkich praw międzynarodowych zabito ich strzałem w tył głowy, a potem wrzucono do dołów, zasypano ziemią i posadzono las, aby zamaskować tę zbrodnię. Prawda nigdy nie miała ujrzeć światła dziennego. Ale to nie był koniec. Stalin rozpoczął drugi etap unicestwiania ludności polskiej. Rozpoczęły się deportacje całych rodzin na Syberię i do Kazachstanu. W pierwszej kolejności zsyłano rodziny według nazwisk oficerów zamordowanych w Katyniu. To była sowiecka praktyka zacierania wszelkich śladów po zamordowanych. I pamięć dalej woła o sprawiedliwość. Jak pisze poeta Marian Heman, bo w Rosji odzywają się nadal głosy obwiniające Niemców za zbrodnię w lesie katyńskim.